Tak, i zapraszam Miłosza Ciżnickiego. Także mieliśmy tutaj kolejną jednostkę naukową z HPC for Poland, Politechnika Poznańska. Teraz Miłosz Ciżnicki, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. W zasadzie kontynuacja na temat Digital Twina, tylko o ile procesy były bardzo abstrakcyjne, to może wizualizacja będzie mniej abstrakcyjna? Zobaczymy. To dzięki Paweł za wprowadzenie, dzięki Adam. Dzisiaj chciałem powiedzieć kilka słów o tym, w jaki sposób aktualizować taki cyfrowy bliźniak linii montażowej, jak to sobie ułatwić, wykorzystując rozszerzoną rzeczywistość. Widzę, też odkryłem ten sekret, który odkrył Paweł. Najpierw chciałem powiedzieć pokrótce, czym jest rozszerzona rzeczywistość. Pewnie dla wszystkich może to jest oczywiste, ale myślę, że warto o tym wspomnieć. Pokrótce też powiem, czym jest cyfrowy bliźniak, bo jak przystępowałem do współpracy z Pawłem, nie do końca byłem w stanie powiedzieć, czym się różni cyfrowy bliźniak na przykład od symulacji. Teraz już wiem chyba czym, więc może dodam do to, co powiedział Paweł, że można to wyczytać w literaturze. Ja postaram się troszeczkę przybliżyć, co to jest ten cyfrowy bliźniak. No i opowiem o tym, jaki problem chcemy konkretnie tą aplikacją rozszerzonej rzeczywistości zaadresować. Pokażę też krótki filmik z działania samej aplikacji. No ogólnie, czym jest rozszerzona rzeczywistość, bo też to może być trochę mylone z wirtualną rzeczywistością. W odróżnieniu od wirtualnej rzeczywistości, w rozszerzonej rzeczywistości mamy rzeczywisty obraz, czy to z jakiejś kamery, na przykład w tablecie czy telefonie, i na to nakładamy obiekty generowane komputerowo. To mogą być obiekty 3D w postaci modeli, mogą być to teksty, dźwięki, to mogą być też różne jakieś feedback tak zwany haptyczny, czy jakieś wibracje i tak dalej. I to, co jest ważne w takiej rozszerzonej rzeczywistości, to, że te obiekty 3D generowane przez komputer, one są pozycjonowane w tym naszym rzeczywistym świecie. Mają one swoją określoną pozycję, rozmiar, no i do tego są interaktywne. Możemy je przesuwać, obracać i też klikając na nie możemy pozyskać jakieś dodatkowe o nich informacje. Myślę, że jedną z takich podstawowych, też standardowych przykładów, który rozpromował rozszerzoną rzeczywistość, to była gra Pokémon Go. Pewnie Państwo kojarzycie, gdzie po prostu chodzimy na ulicy i staramy się złapać Pokémony. A takim już tutaj w naszym kontekście przykładem wykorzystania rozszerzonej rzeczywistości jest wykorzystanie jej przy obserwowaniu prototypów jakichś części czy elementów, czyli powiedzmy w fabryce jeden z producentów samochodów, tutaj konkretnie z koncernu Volkswagen, stosuje okulary wirtualnej rzeczywistości, HoloLens, które służą do tego, żeby wyświetlać przy projektowaniu jak gdyby fabryki, wyświetla elementy czy części, które będą służyć do tego, żeby już na linii montażowej składać jakiś gotowy produkt, no w tym przypadku samochód. A jeżeli chodzi o cyfrowy bliźniak, tak staram się znaleźć definicję i tak w kilku słowach, no można powiedzieć, to jest replika fizycznych obiektów, procesów i systemów. I to myślę, jest to, co Paweł, ważne jest to, co powiedział, że często w takiej replice ważne jest to, że niekoniecznie zależy na tym, żeby dokładnie odwzorować wygląd, tylko praktycznie proces, czy na cały jak gdyby złożony system. I to jest chyba, myślę, główna różnica pomiędzy cyfrowym bliźniakiem a symulacją, gdzie po prostu modulujemy całe środowisko, gdzie tych symulacji w takim cyfrowym bliźniaku może być wiele. No i chyba najważniejsza rzecz, że mamy też informację zwrotną, czyli z jednej strony mamy pozyskiwanie informacji z sensorów wszelkiego rodzaju, które znajdują się w takiej cyfrowej fabryce. To, co na przykład Paweł powiedział, że planowane są przy AMR-ach możliwość komunikacji z siecią, no to jak gdyby z sensorów takiego AMR-a
możemy pozyskiwać informacje i aktualizować w czasie rzeczywistym jego cyfrowego bliźniaka. No i później te informacje pozyskane czy analizy możemy z powrotem przekazać do tego naszego świata rzeczywistego. No i jeżeli chodzi o korzyści, no to taki cyfrowy bliźniak w ogóle może już powstać, zanim w ogóle powstanie fizycznie fabryka. Czyli już możemy w tym momencie udoskalać sam proces produkcji przed faktycznie jego rozpoczęciem. I też mamy mamy możliwość, jeżeli już wdrożymy w istniejącej fabryce taki cyfrowy bliźniak, to monitorowanie tego procesu i jego udoskonalanie. No tutaj mamy różne przykłady i tutaj w naszym kontekście skupiamy się na cyfrowym bliźniaku fabryki. I skupiamy się na jednym z problemów, czyli, bo można zbudować cyfrowy bliźniak, można to zrobić manualnie, tylko problem się później pojawia, że co się dzieje, jak aktualizujemy taką fabrykę. No i w tym momencie chcielibyśmy w jaki sposób te informacje przy aktualizacji tego naszego świata rzeczywistego przenieść do tego cyfrowego bliźniaka. No i my tutaj skupiliśmy się na jednym z elementów linii montażowej. To było widać na Pawła prezentacji, to jest chyba poziom pierwszy, jeżeli dobrze pamiętam, to są stanowiska robocze. I stanowiska robocze mogą się składać z tak zwanych lokalizacji. Lokalizację można sobie wyobrazić przy linii montażowej. Jest to obszar, czy to na podłodze, czy na przykład na stole, czy to jest półka na regale, na którym możemy położyć jakieś części, czy też sprzęt niezbędny przy produkcji. No i taka lokalizacja ma określone swoje parametry, czyli jakiś unikalny identyfikator, właśnie ten typ, o którym powiedziałem, położenie, wymiary, jakie części chcemy przechowywać w takiej lokalizacji, czy to są właśnie pojemniki, czy one są puste, czy pełne, czy właśnie jakieś sprzęty, powózek widłowy. Liczba i coś też, co jest ważne, w jaki sposób porozkładane są te części w lokalizacji. Są różne algorytmy, czy to jest, jeżeli to jest jakiś obszar na podłodze, czy na przykład układanie możemy zacząć od lewego górnego rogu lub od dolnego, to ma duże znaczenie. Poproszę film. Dziękuję. I tutaj już pokazujemy przykład aplikacji rozszerzonej rzeczywistości na urządzenia mobilne, czy to na telefony, czy na tablety, gdzie możemy zmierzyć i zdefiniować parametry takiej wirtualnej lokalizacji, czyli możemy ją sobie wirtualnie zdefiniować. Do tego wykorzystujemy marker. Skanujemy taki marker i wyznaczamy sobie za pomocą właśnie takiego wirtualnego prostokąta wymiary tej lokalizacji. To jest jak gdyby pierwszy etap, żeby ją stworzyć i później możemy na nie umieścić części czy sprzęt, który ją wypełnia. I możemy tutaj na bieżąco, mamy podgląd, możemy to ustawiać ręcznie, chociaż zazwyczaj wykorzystywane są już gotowe jakieś schematy, algorytmy rozłożenia. Tutaj mamy właśnie pokazany przykład dla palet. To chyba jest właśnie rozłożenie lewego górnego rogu, dobrze pamiętam. Też jest możliwość dodawania pojemników. To zaraz będzie pokazane. W tych pojemnikach mogą być też umieszczone części. Tutaj akurat w tym, to co jest pokazane, są pojemniki puste. Możemy też definiować marginesy pomiędzy tymi pojemnikami. I to, co jest w sumie najważniejsze, to jest możliwość eksportu tych danych do tego naszego cyfrowego bliźniaka, tutaj do rozwiązania LOG ABS, o którym wspominał Paweł, czyli możliwość synchronizacji, czyli na to rozplanowania wcześniej takiej lokalizacji w rzeczywistej fabryce, czyli możemy po prostu przejść z tabletem czy telefonem, potworzyć takie lokalizacje i później je wyeksportować do LOG ABS-a i aktualizować ten nasz cyfrowy bliźniak.
Rozwiązanie to jest w ramach to, co stworzyliśmy, to muszę powiedzieć, to jest taki pomysł, tak, w jaki sposób można było ułatwić. Ta aplikacja planujemy jeszcze faktycznie potestować, bo jedynie teraz to jest, można powiedzieć, to jest taki prototyp, tak? Prototyp pomysłu tego, jakbyśmy chcieli ułatwić tworzenie cyfrowego bliźniaka. No i myślę, że jak gdyby z zaletami tego rozwiązania chcielibyśmy pewnie ją dalej kontynuować. To jest właśnie to, co powiedziałem, czyli szybki, łatwy sposób na zbieranie, aktualizowanie informacji o stanowiskach roboczych. I do tego wystarczy zwykły smartfon, czy to system Android i iOS. To, co jest też ważne, że nie jest wymagany dostęp do internetu, czyli te dane mogą być zapisywane na urządzeniu i później mogą być synchronizowane z cyfrowym bliźniakiem. I myślę, że to tyle. To dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję, Miłosz. Dzięki tobie kwestia cyfrowego bliźniaka stała się dla mnie mniej abstrakcyjna, a szczególnie mniej abstrakcyjne są wyzwania, jakie tutaj są podejmowane, no bo rozumiem, że mogę zaprojektować sobie jakieś stanowisko, jakieś procesy i elementy w fabryce, zanim podejmę decyzję o tym, czy w jaki sposób, jak to powinno wyglądać. Chciałbym, żeby coś takiego, tego typu cyfrowy bliźniak też istniał do aranżowania mieszkań. To w przypadku remontu lepiej bym wiedział, jak to będzie wyglądało po, zamiast jakby przekonać się dopiero, jak już robotnicy wychodzą z mieszkania. Ale fajnie, że przynajmniej dla fabryki już coś takiego jest. Dzięki. Także super, dziękuję bardzo.